Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Dzisiejszy odcinek będzie poruszał smutną sprawę, która niestety nie odbiła się tak wielkim echem w internecie, jak jednak powinna. Będzie to historia o tym, jak ludzkie życie jest niestety kruche, i najlepszym przykładem tego jest dokumentacja pozostawiona nam w formie setek nagrań wideo obejmujących ostatnie miesiące życia Daniela Tomasa, youtubera, który relacjonował swoją batalię z najgorszą z chorób, rakiem. Jeżeli śledzicie uważnie internet i społeczności YouTube, to znana Wam jest pewnie historia Tomasa Toledo, 12-letniego youtubera z rakiem mózgu, który w ciągu tygodnia na YouTube zebrał 7 milionów subskrypcji. 7 milionów subskrypcji! Tomi 11 bo tak brzmiała nazwa jego kanału, pobił sześć rekordów tejże platformy i do dnia dzisiejszego nikt nie jest w stanie mu tych rekordów odebrać. Są to m.in. takie jak najszybciej osiągnięty próg miliona subskrypcji czy najwięcej subskrypcji zebranych w ciągu dnia. I to wszystko za sprawą społeczności internetowej, która chciała umilić ostatnie chwile życia młodego Toledo. Znany jest też przypadek youtubera gamingowego Kitty0706, który zmarł w 2015 roku na wskutek raka krwi. Żadna z tych historii jednak nie była tak dokładnie udokumentowana, jak życie dzisiejszego bohatera. Daniel Dan Thomas urodził się 4 grudnia 1985 roku. Mieszkał i wychowywał się w Anglii, a konkretniej w mieście Dudley. Z wykształcenia był inżynierem pracującym jako software developer. Żył całkiem normalnym życiem, aż do roku 2015, gdzie znalazł u siebie drobne guzki na plecach, z którymi udał się do chirurga. Zostały mu one wycięte, lecz po powrocie na wizytę kontrolną po uprzednio zrobionym szeregu badań i biopsji, Daniel dowiedział się, czym były usunięte guzy. To rozrośnięte skutki uboczne raka krtani, który nie może być wyleczony. Tutaj następuje drobna przerwa w życiorysie. Daniel w jednym ze swoich filmów tłumaczy, że cały czas walczył z chorobą i zapewnik stawiał fakt, że jeszcze z tego wyjdzie. Pierwszy oficjalny film dotyczący przebiegu choroby na kanale Daniela, Pee Toms, pojawił się 11 stycznia 2018 roku. Dan, zainspirowany historią Sophie Gall, która również dokumentowała swój przebieg walki z chorobą, postanowił zrobić to samo. Pod swoim pierwszym filmem napisał w opisie: Mam 32 lata i raka, z którym walczę od kilku lat. Jest to złośliwy nowotwór krtani, który jest bardzo agresywnym rodzajem raka i niesamowicie trudnym do wyleczania i zastopowania. Wiem, co sobie myślicie: ten gość wygląda ok. To zasubskrybuj kanał, a ja się rozbiorę i pokażę Ci wszystkie moje blizny oraz opinie lekarskie. Póki co mam za sobą już cztery operacje usunięcia guzów z pleców oraz jedną operację wykonywaną na nodze. Dwie z operacji na plecach były spowodowane nawrotami nowotworu we wczesnym 2017 roku. Znalazłem u siebie kolejnego guza na lewej stronie żeber, około 15 cm poniżej pachy. Mierzy on około 3 cm i znajduje się na wysokości płuc. Sytuacja jest cholernie denerwująca, ale zachęciło mnie to do próby edukowania ludzi na temat tej strasznej choroby zwanej rakiem. W czasie kolejnych dni Dan dodawał po jednym filmie wideo dziennie, czasami z drobnymi przerwami. Na każdym z filmów informował o swoim stanie zdrowia. Trzy dni po pierwszym wideo Dan dodał film, na którym mówił o tym, że zaczął wymiotować krwią i między innymi z tego powodu postanowił udać się jeszcze szybciej do lekarza niż powinien. Walczył on z ogromnym bólem, o którym sam wielokrotnie wspominał. Osłabione mięśnie pleców, niewydolność lewego płuca to tylko jedne z niewielu rzeczy, o których Dan wspominał cząstkowo. Sam zresztą mówił, że pokazuje nam to, co chce pokazać, a nie chce się przedstawiać od swojej słabszej strony. Mimo wysiłku wkładanego w to, by na każdym z kolejnych filmów zachować dobry humor i jak najlepszą aparycję, łatwo można zauważyć, że Dan z każdym kolejnym dniem mocno podopadał na sile, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W końcu jednak wykonał badania, gdzie po przeprowadzonej biopsji wyszło, że ten 3-centymetrowy guz jest tylko jednym z wielu. Doktor zdecydował o tym, by Dan został położony na stole operacyjnym. Daniel dostał wyrok. Operacja się nie powiodła, a rak rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Plecy, nogi, żebra, a także i płuca i inne organy wewnętrzne wszystko zostało już zaatakowane. Doktor powiedział, że ten rodzaj raka jest na tyle agresywny, że wręcz zjada Daniela żywcem od środka. Zaskakująco jednak, w życiu Daniela pojawił się cień nadziei. Został on wysłany na skan klatki piersiowej sprawdzający postęp choroby. Niestety, wyniki nie okazały się być dobrymi nowinami. Rak dalej się rozprzestrzenia i to w jeszcze szybszym tempie. Mimo tego Daniel nie tracił nadziei. Na wielu filmach wciąż powtarzał, że bardzo chce żyć i nie pozwoli się zabrać tak łatwo, dlatego też szukał pomocy dzień po dniu. W filmie nagranym pod koniec marca, zaledwie dwa miesiące po pierwszym filmie, widać już dramatyczny spadek wagi i energii u Daniela. Opowiada on o swoim stałym odczuciu bólu, problemach z oddychaniem i frustracji psychicznej, ponieważ nikt nie umie mu pomóc. Szykuje się kolejna operacja. 29 marca. Kolejne guzy zostały usunięte. Dan zapowiada krótką przerwę i zmianę w publikowaniu materiałów, i do 24 kwietnia na kanale pojawia się 15 nowych filmów, lecz to ten ostatni jest przełomowy. Film o tytule Rak wygrał. Koniec gry. Rozpoczyna się w momencie, w którym mama Dana płacze, a ten nas informuje o tym, że ostatnia operacja nic nie wniosła. Daniel umiera i musi się z tym pogodzić. Informuje nas o tym, że rak dotarł już w każde miejsce w jego ciele, atakując każdą warstwę mięśni, skóry. I organów wewnętrznych. So, every tumor that we thought was cancerous. But more than that, it's everywhere. There's no margins. They did the first stain and the stain was clear. And then they did a secondary. And it's deposited everywhere with deep spread. Unfortunately, they can't remove my entire back and my entire side, my entire lymph node system. So surgery is now not an option.. <inaudible> Nie jest już rozwiązaniem. Powiedziano mi, żebym cieszył się kolejnymi dwoma tygodniami, bo znowu drastycznie tracę na wadze. Strasznym jest siedzieć i słuchać doktora, który mówi mi i mojej mamie, że nic się nie da zrobić. Jesteśmy w kontakcie z najlepszymi lekarzami na świecie, ale na ten moment nic, mówi Daniel w najtrudniejszym dla niego filmie. Wychodzi na to, że dokumentuje koniec mojego życia, i to jest trudne. Daniel zdawał się godzić ze swoim losem, mimo powtarzania w koło, że jeszcze znajdzie sposób, żeby z tego wyjść. Mocno wierzył w życie. Ilość środków przeciwbólowych była potwornie wielka, lecz nieodpowiednia dla odczuwalnego cierpienia. Lekarze jednak zapewniali, że niestety będzie już tylko gorzej. Przed danym stał wybór: kontynuować terapię czy nie? Ten zdecydował się pójść naprzeciw chorobie i zamierzał walczyć dalej. Wybrał chemioterapię. Sierpień stał się miesiącem chemii. Widać niesamowity spadek wagi Daniela. Łamią mu się głos, który nie jest już tak jaskrawy jak wcześniej. Opowiada on o tym, że w tygodniu przechodzi kurację chemiczną i czeka go kolejna operacja. Najstraszniejszym momentem filmu jest jednak moment, w którym Dan mówi: Przepraszam, że nie dodawałem nowych materiałów. Myślałem, że umrę w zeszłym tygodniu i nie czułem się dobrze nagrywając. Trzymajcie za mnie kciuki. So today I'm w kolejnym wideo Daniel, za zgodą profesora Martina Gore, nagrał przebieg ich rozmowy, która odbyła się 30 sierpnia. W rozmowie obu panów można usłyszeć, że Dan jest na specjalnej diecie nieobciążającej żołądka. Dalej odczuwa potworny ból w całym ciele i miewa problemy z chodzeniem. Dwójka mężczyzn rozmawiała o szansach na wyeliminowanie raka o sposobach na pozbycie się jak najwięcej onkologicznych tkanek, ale najważniejszym momentem jest ten, w którym Dan pyta o to, ile jeszcze zostało mu czasu. Yeah. Um, I mean, I, I you no, know not looking, at years. No, we're not looking at years,

Tydzień później dowiadujemy się, że okres życia skraca się jeszcze bardziej. Donowi wysiada wątroba i płuca. Przed zakończeniem życia, Daniel spełnia jedną ze swoich i swojej dziewczyny marzeń. W ciągu jednego dnia zaplanowali ślub i ceremonia się powiodła. 24 godziny wystarczyły, aby Daniel i Beka stali się małżeństwem. Szczęście nie trwało długo. 20 września Daniel trafił do szpitala i to w tym dniu widzieliśmy go żywego po raz ostatni. 32-latek zmarł 23 września 2018 roku, zaledwie dwa tygodnie po swoim ślubie i miesiąc po usłyszeniu czteromiesięcznego wyroku. Poinformowała nas o tym jego rodzina. Zaprosili oni na pogrzeb każdą osobę, która tylko chciała się pojawić. Całość ceremonii została nagrana i opublikowana w dziewięciu częściach na kanale Daniela pod nazwą Dance Celebration of Life, bo życie takiego wojownika powinno zostać zapamiętane. Pośmiertnie Daniel został odznaczony honorowym ambasadorem fundacji YCT, która jest charytatywną organizacją oferującą bezpłatne i poufne porady dla dzieci i młodzieży. Wsparcie obejmuje poradnictwo, terapię zabawową, psychologiczną oraz finansową dla osób dotkniętych schorzeniami i problemami psychicznymi. Polecam Wam zapoznać się ze szczegółami tej fundacji, jak i fundacji Stand Up To Cancer, która zrzesza inspirujące historie osób chorych na raka, które mimo przegranej pozycji walczą i motywują do niepoddawania się inne osoby. Na naszym lokalnym podwórku fundacja Rock and Roll z fundacją zajmującą się wsparciem dla osób dotkniętych tą chorobą. Fundacja ta ma zasięg ogólnopolski i pomaga w finansowaniu leczenia oraz walce z nowotworem. I to już wszystko na dziś. Pamiętajcie, że rak to nie wyrok. Warto się badać, ponieważ wygryć można go jeszcze we wczesnym stadium. I przede wszystkim walcz. Pozwolę sobie zacytować motto Dana. Don't give in, don't give up. Czarne serce.